Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku z serii Snapcraft, jednak my w tym momencie na Snapcrafcie nie jesteśmy. Znajdujemy się na moim, powiedzmy, serwerze dwuosobowym, gdzie gram wraz z moją dziewczyną. Właśnie tutaj sobie na świecie, powiedzmy, że uczę ją grać Minecrafta, tutaj generalnie grywamy sobie na live'ach i taka ciekawostka, dzisiaj wieczorem najprawdopodobniej odbędzie się właśnie kolejny taki live, ale akurat nie o tym. Chciałem wam tutaj to zaprezentować, ponieważ pojawił się na tym świecie taki styl, że tak powiem amatorski, można powiedzieć, grania, na którym nie potrafię grać na Snapcrafcie, co jest dla mnie niesamowite, aż musiałem wam się pochwalić tutaj właśnie na początku nagrania tym, jak to się tutaj prezentuje. Jest to niesamowite. Zobaczcie, na przykład ten domek. Ja wybudowałem go jakiś czas temu, w ogóle bez projektu, pewnie dlatego, że jest taki sztampowy, ale generalnie zobaczcie, jak tutaj to wszystko się świetnie prezentuje. Tutaj mamy przepiękne ścieżki, które prowadzą do zagród ze zwierzątkami. To jest troszeczkę kwiatków, jakieś drzewka, no dosłownie to jest taki amatorski tryb grania w survival, na który ja od bardzo dawna nie grałem i aż normalnie miło mi się tutaj gra. Dawno nie miałem takiego, że tak powiem, grania nieprofesjonalnego, chociaż dziwnie to brzmi w kontekście oczywiście Minecrafta i mojego kanału, bo ja wcale profesjonalnie nie gram, tylko bardziej doświadczenie, myślę, że tak to mogę powiedzieć, że doświadczenie u mnie na Snapcrafcie wychodzi na pierwszy plan. Tutaj też mam to doświadczenie, ale tak jakby chowam je. Tutaj po prostu sobie gram z moją dziewczyną w swoim tempie i muszę wam się pochwalić. No zobaczcie, jak to wszystko się tutaj genialnie prezentuje. Nie mamy tutaj tak naprawdę nic, praktycznie w ogóle diamentów. No troszeczkę odkryliśmy jakiś czas temu w kopalni. Jak będę miał fortunkę, to tam pójdziemy z moją dziewczyną, właśnie wydobędziemy sobie te diamenty. Mamy tutaj prosty domek, który niczym się nie wyróżnia. Mamy w środku kominek, wejdziemy sobie tutaj na pięterko. Mamy mapę, że tak powiem, naszego terenu, tutaj dwa łóżka, no i przede wszystkim te zagrody ze zwierzętami i drzewka. Jest to coś niesamowicie prostego, ale tak klimatycznego, czegoś takiego mi brakowało. Zatem, moi kochani, jeżeli chcecie śledzić dalej w sumie te losy, no to zapraszam was na te live. Dzisiaj właśnie prawdopodobnie będzie kolejny live, jak już o tym wspominałem, a jeżeli nie interesuje was, to myślę, że czasem na początku Snapcrafta, że tak powiem, pokażę wam, jak to się tutaj rozwija granie na tym świecie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie coś takiego, a my przechodzimy na Snapcrafta. I już jesteśmy w naszym pełnoprawnym domu. Moi kochani, dzisiaj chciałbym na odcinku wybrać się w przygodę. Ostatnio tak sobie zrobiłem trójząb, dałem na tym zaklęcie channeling, bo generalnie była burza i podczas tej burzy chciałem zdobyć czaszkę i z tego co pamiętam chyba nawet jedną zdobyłem i to była czaszka szkieleta. Zgadza się, tu mam w ogóle 6 czaszek widerowego szkieleta kolejna, ale to akurat nieważne. Czekajcie, gdzie ta czaszka może być? Ja wiem, że gdzieś ją zdobyłem. Co prawda zginąłem, ale było warto, tylko cholera wie gdzie ja teraz ją odłożyłem, ale gdzieś ta czaszka jest. Ja je później poszukam i kiedyś wam ją pokażę. No i tak właśnie sobie ostatnio robiłem ten trójząb i tak sobie pomyślałem, kurczę, ale przecież trójząb został dodany do walki pod wodą. Co gdyby tak faktycznie spróbować, bo przyznam się szczerze, jeszcze nigdy chyba nie byłem w podwodnej świątyni z trójzębem, przynajmniej jakoś tak licznie tego nie używałem. I tak sobie myślę, a co gdyby faktycznie wybrać się do podwodnej świątyni i spróbować powalczyć tym trójzębem? I tak mówię, kurczę, to może być dobry pomysł na najbliższy odcinek, bo generalnie dzisiaj na odcinku miał być coś innego, w sensie nie dzisiaj, tylko w tym odcinku, w tym numerku. Ale generalnie ten odcinek miał być wczoraj. Chodzi o to, że dałem wam oczywiście maraton. Maraton, na którym mogliśmy sobie 3 dni... Znaczy, ja mogłem nagrywać, wy mogliście oglądać 3 dni pod rząd Snapcrafta, ale niestety po drugim odcinku coś chyba algorytmy nie pykły i po samych wyświetleniach ja widzę, że odcinek niespecjalnie dobrze się oglądał. Tak jak pierwszy odcinek maratonu oglądał się świetnie, ma ponad 5000 łapek i chyba 30 tysięcy, jak nie lepiej, wyświetleń. Tak, ten ma niecałe 20 chyba tysięcy wyświetleń i 4000 łapek niecałe i to dopiero po 2 dniach, więc no niestety maraton został przerwany, ale spokojnie, myślę, że jeszcze z czasem takie maratony będą, może pod tym odcinkiem będzie dużo łapek w górę, co mnie zmotywuje do zrobienia wkrótce kolejnego. Jeżeli będzie dużo łapek w górę pod tym odcinkiem, obiecuję, jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie w niedzielę otrzymacie kolejny odcinek. Tymczasem, moi kochani, ja mam 46 level i właśnie tutaj naprawiony trójząb, w ogóle sobie wszystko naprawiłem oprócz tej klaty, no i motyki. To może się tym zajmiemy na szybko, ale generalnie zależy mi na tym, aby nałożyć te enchanty właśnie na trójząb. Zobaczcie, tutaj mam Impaling 5 oraz Lojalność, więc kill chciałem powiedzieć. Trójząb będzie mi wracał. O, to się opłaca. Trójząb będzie do mnie wracał, a moje jakie drogie. A przy okazji będę zadawał duże obrażenia podwodnym mobom, takim właśnie jak Guardian czy chociażby Squidy, ale akurat to drugie wolałbym zabijać kill-offem z lootingiem. W ogóle taka ciekawostka, wkrótce prawdopodobnie rozpocznę powoli tworzyć tutaj projekt farmy squidów, bo pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby zrobienie tej kopuły z czarnego szkła. Co o tym sądzicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Chociaż też myślałem, czy nie spróbować zrobić farmy widerowych róż.
To też daje fajny czarny barwnik, ale jest to chyba, nie wiem w sumie, czy trudniejsze do wybudowania, może mniej czasochłonne. Będę musiał popatrzeć jakieś fajniejsze poradniki. Jeżeli znajdę coś mega prostego dla jednej z tych farm, to wtedy właśnie wybiorę, że tak powiem, coś korzystniejszego. Generalnie, moi kochani, ostatnio też rozpocząłem budowę pustynnej części wioski, ale póki co nie będę wam tego prezentował, bo tym się będziemy zajmować. A, tu jest czaszka, dobra. Zapomniałem, że ją tu postawiłem. Skleroza w tym wieku. No niedobrze. Rozpocząłem budowę pustynnej wioski. Nie będę więcej wam pokazywał w całej okazałości, tylko pokażę wam, że tak powiem, jej fragment. No tutaj coś możecie zauważyć. Dobra, jeszcze tyle wam pokażę. Jak skończę, to wtedy wam ją zaprezentuję i sobie razem na odcinku coś tam jeszcze porobimy, bo generalnie nie chcę wam jeszcze tego spoilerować. Jeżeli was to interesuje, możecie wpaść w sumie na live'y. Bo tam na live'ach cały czas ją tworzę. To wszystko wam pokazywałem, z tego co pamiętam, więc wpadnijmy sobie jeszcze do naszego pokoju z handlem. Tutaj oczywiście sobie cały czas XP i naprawiam moje itemki. Między innymi chciałbym klatę naprawić i jeszcze oczywiście motykę. Jeżeli chodzi o szmaragdy, jakie mam, to ostatnio troszeczkę szmaragdzi, jak chciałem powiedzieć, farmiłem, naprawiając między innymi te narzędzia i powiem wam szczerze, te, można powiedzieć, dwa stachy bloków zdobyłem w ciągu maksymalnie 6 minut. To jest niesamowite, jak szybko można tutaj zdobywać te szmaragdy. Już niedługo będę miał cały cel spełniony. W ogóle też niedługo na live'ach będę chciał dużo zrobić najazdów, bo też zależy mi, żeby mieć całą podwójną skrzynię totemów. Cała podwójna skrzynia bloku szmaragdów, cała podwójna skrzynia totemów. Jeszcze nie będę ryzykował całej podwójnej skrzyni tych, jak to się nazywa, bloków diamentowych, ale chcę na pewno mieć ponad 1000 rud diamentu i to wszystko rozkopać, więc to też jest, myślę, tylko kwestią czasu. Aktualnie mam ponad 500, więc jestem, że tak powiem, już w połowie. Wkrótce znowu będę troszeczkę kopał, żeby zdobyć jak najwięcej tych diamentów. Dobra, pozwólcie, że ja sobie troszeczkę tu po ekspie. Klata naprawiona, to wszystko naprawione, super. Jeszcze motykę by się przydało naprawić. Nie będę ściągał na razie zbroi, bo to niech swoim tempem się naprawia. Przy okazji też odrobinkę XP-ka dostanę. Nie będę oczywiście od razu mówię dużo tutaj farmie, bo wiem, że niespecjalnie jakoś was to interesuje, ale chcę sobie naprawić cały mój secik. No i zrobimy sobie po prostu jedną taką rundkę. Już połowa za nami, jak widzicie. Jeżeli przynajmniej chodzi o kwestię tych baczerów, czyli rzeźników, zdajmy jednak zbroję i sobie teraz tutaj naprawimy. Szybciej się motyka naprawi, tyż, 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 tak jest. Dobra, ciekawe, czy będzie 25 level. Myślę, że tak, że bez najmniejszego problemu. Chociaż cholera wie, ta motyka coś długo się naprawia. A expy nie lecą. Dobra, teraz już powinna się naprawić do końca. Ciach. Możesz ty w mordę, nie naprawiła się. No to chyba nie będzie 25 poziomu. A jest. Znaczy jest naprawiona, to teraz jeszcze tylko poziom. Może na styk będzie. Tak niedużo zabrakło. Nie, dobra, jeszcze tutaj sobie pohandluję raz. I to styknie. Ciach. Ciach i tu odkładamy. Spoko, spoko. Nie będziemy tutaj siedzieć całego odcinka, nie martwcie się. W ogóle zobaczcie, ile ja tutaj posiedziałem teraz. Parę minut z tymi surowcami. I znowu mam kolejnych szmaragdów. Prawie 400. I to jest szaleństwo, ludziska. To jest coś pięknego. Może na razie nie będę się w klaty ubierał. Tylko jednak elytrę. To sobie zmienię w bloki i odłożymy do podwójnej skrzyni. Znaczy my już tego mamy. Myślę, że no będzie chyba czwarty pasek zapełniony. Prawie przynajmniej. Dobra, nie pokazuję na razie pustynnej pustynnej wioski, ale powiem wam szczerze, jestem niesamowicie zadowolony z efektu, przynajmniej tego, który mam na obecną chwilę, ale jestem pewien, że z efektem końcowym wcale gorzej nie będzie, więc ja jestem mega, mega zachwycony. Dobra, my sobie wskakujemy tutaj, no dobra, trochę do czwartego paska jeszcze tu brakuje, ale jak widzicie już naprawdę niewiele brakuje do skończenia tego celu. Jeżeli chodzi o totemy, to na razie mam póki co tylko tyle. Myślę, że jeszcze z jakieś 7-8 najazdów odpalę i będę mógł mieć całą podwójną skrzynię wypełnioną. A w międzyczasie będę sobie handlował, zdobywał szmaragdy, będę miał zniczki i tak dalej, więc no idealne rozwiązanie. Dwa cele za jednym zamachem się rozwiążą. Tu w ogóle zbieram pewne rzeczy do pewnego projektu, tak naprawdę mogę wam zaspoilerować, chociaż nie trudno będzie się domyślić po tych itemach, co chciałem zrobić, ale to generalnie mieliśmy robić w poprzednim... Dobra, inaczej, w tym odcinku, który miał się pojawić jako trzeci odcinek maratonu, wiecie o co chodzi. Ale no niestety coś nie pykło. Przy okazji, chyba strzały mi się przydadzą, bo to jednak wyprawa no niby do podwody, gdzie tutaj tego się pod wodą nie używa, ale w sumie czasem może jakiś mob mnie zaatakować czy coś takiego. Przy okazji będę musiał chyba nazwać sobie niektóre moje narzędzia, bo tak, tutaj mam delikatnego pioruna, tutaj mam psiora, tutaj będę musiał jakoś to fajnie nazwać, to nazwać fajnie inne moje narzędzia. Coś pokombinujemy. Dobra, motyka, motyka, motyka. Na razie mi się nie przyda, dopóki nie wyjdzie nowa aktualizacja walki, bo wtedy faktycznie motyki będziemy mogli częściej używać. Fajerwerki, mam tylko pół staka. Jeden, znowu mam biedę z fajerwerkami.
Chyba niedługo będę chciał rozpocząć ludziska projekt jakiegoś mob grindera, pewnie w okolicach spawnu coś takiego wykombinujemy, albo w okolicach miejsca, gdzie będzie moja baza. Tego jeszcze nie podjąłem tej decyzji, ale coś będziemy musieli na pewno wykombinować. Szkoda, że jest jednak taka dosyć spora odległość między spawnem a moim miejscem, gdzie będzie główna baza, ale być może na tym sezonie w końcu wrócimy do projektowania Nether Center, ale to dopiero w przyszłości, kiedy oczywiście wyjdą pierwsze snapshoty do 1.16. Dobrze, moi kochani, to chyba wszystko. Pozwólcie, że ja sobie jeszcze tutaj odpalę koordynaty, bo mam screena. Jak jakiś czas temu sobie podróżowałem i przypadkiem znalazłem podwodną świątynię. Ona będzie, nawet nie wiem w jakim kierunku świata, ale wiem, że koordynat to jest 3000 na minus 700, czyli w tym kierunku jakieś 2000. I tak naprawdę tylko w tym kierunku. No może tak leciutko po łukości muszę lecieć i dotrę właśnie do tej świątyni. Tak więc co, śmigamy, nie? Czy coś jeszcze może być potrzebne? Nie jestem pewien jeszcze, czy w Ender Chestie mam Shulker Boxy, które mogłyby mi się przydać w razie co, jak będę zbierał jakieś itemy. Chociaż najbardziej mi zależy tam na gąbkach, przyznam szczerze. Tak, są puste Shulker Boxy, okej. Okay. Łatwiej było mi wejść do piwnicy, niż postawić Shulker Boxa i zerknąć, czy to się tam znajduje. Brawo ja. Dobra, polecimy sobie tędy, coś nie pykło. Ciach. O, w ogóle zobaczcie, jak farma żółwi się prezentuje. Cholera, ciemno się robi. Ma gdzieś tu łóżko? No nie za bardzo. No nic, nieważne. Jeżeli chodzi o farmę żółwi, ona działa średnio. Będę musiał ją troszeczkę przerobić, bo dużo skiutów tracę. Na przykład nie wiem, czy będę w stanie wam to zaprezentować, ale tutaj często żółwie wychodzą, głównie małe, i one wyrastają właśnie tutaj. Dzięki temu skiut niestety też zostają jeszcze na tej kratce, gdzie jest płotek. No i koniec końców mam dosyć spore straty. Dosyć też dużo jajek tutaj jest. No będę musiał przerobić jeszcze tę farmę, bo chcę mieć sporo tych skiutów. Ale działa fajnie i nie jestem zawiedziony wcale. Więc genialnie. Dobra, to tak, ja sobie skoczę jeszcze po łóżko. O kurczę, widać troszkę ten pustynny projekt. Ale powiem wam szczerze, naprawdę świetnie się prezentuje. Jest łóżko, super. To my śmigamy tędy sobie. Ciach, ciach, ciach. W ogóle taka ciekawostka, troszeczkę przerobiłem tę rzeczkę, którą tutaj mam. Za chwilkę wam zaprezentuję, w którym miejscu jest ona przerobiona. Ponieważ nie wszędzie ona była, że tak powiem, przystępna. Tylko że nie w tę stronę lecę, spoko. Będę mógł wam to zaprezentować, żeby nie pokazywać pustynnej wioski. Spróbuję, chociaż może by to być ciężkie. Dobra, kiedy indziej. Bo faktycznie w niektórych miejscach ta rzeczka była, można powiedzieć, z zatorem. Czyli wiecie, no coś takiego jak tutaj, tylko że faktycznie wszędzie był dirt. Wiecie, o co chodzi. Musiałem ją przekopać, tam wszędzie wylać wodę, żeby w razie co, o coś takiego jak tutaj. Powiedzmy, że tutaj jest rzeczka, takie coś musiałem udrożnić, tylko że aż takich szalonych nie było. A potrzebne mi to jest do transportowania czegoś gdzieś. To też jest związane z tymi itemami, które widzieliście w skrzynce. Nie, no dobra. Po tych podpowiedziach to głupi by się domyślił, o co chodzi. Ale i tak wam nie powiem. Mam nadzieję, że wszyscy się domyśliliście, o co chodzi. To jest projekt na jeden z przyszłych odcinków. Może jeszcze nawet w tym tygodniu. Spadaj, gościu. Czemu nie dasz mi się kilnąć? Co ja wam zrobiłem? Kurde, pojawiam się na świecie pierwszy raz, a oni są wściekli na mnie za to, że nie wiem, że co, że za nim kradnę i wy i tak nie jedzie pająki. Nie wiem, wszystkie moby są te agresywne wobec mnie. Agresywne. Ciekawe dlaczego. Dobra, czy ja dobrze śmigam? To powinno być w tym kierunku. Cholera, zupełnie nie z tą stronę, jeżeli chodzi o zatlece. Czyli to mam stąd jeszcze niecałe 2000 kratek. Okej, okay. O, jaka fajna wioska. Nie, czekajcie, ja w niej byłem? Tak, chyba w niej byłem. Też mi się podobała. Kurczę, taka sama reakcja chyba była. O fu, widzicie? Tutaj jakieś skażenie jest na oceanie. Widać, jak jakaś czysta woda do tej normalnej brudnej dochodzi. Nie żartuję, oczywiście. Jakiś czas temu na live pokazywałem, jaka jest różnica, kiedy mamy wyłączony jakby mieszanie biomów. Z powiedzmy z takim, nie wiem, domyślnym 4 na 4 czy 5 na 5. Tutaj mamy już naprawdę łagodne przejście. Jeżeli damy sobie na maksa, czyli 15 na 15, no to te przejścia w ogóle są praktycznie niewidoczne. Co też wygląda dosyć ciekawie. No a jeżeli na przykład sobie damy, nie wiem, nie to, cholera. Dajmy na przykład 3 na 3. No to tu już jest nawet takie łagodne przejście, chociaż dalej się odróżnia. Ale dajmy sobie, wiecie co, zamiast domyślnego 4 na 4 nie będzie 7 na 7. Kompa mam w porządku, więc powinno to uciągnąć. Znowu nie w tym kierunku lecę, ja pierdziu. Okej, okay, stąd jeszcze jakieś 1400 kratek. Ale fajna góra! Uwielbiam przez takie coś przelatywać, jeżeli mamy litry. Mimo, że to nie stanowi żadnego wyzwania, to jest trochę satysfakcjonujące. Piękne jeziorko. Kurde, fajne góry. W ogóle jakie to są kordy gór? Wiecie co, zapiszę sobie, bo być może tutaj zrobię sobie kopalnię, żeby przy okazji rudy szmaragdu wydobywać. No czemu nie?
W sumie wiecie co? Śmiesznie by było, bo ja bym sobie teraz leciał raczej oceanem, nie lądem. O, jest! Jest, 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 jest! Patrzcie, ludziska, to jest w ogóle moja, moja wyspa grzybowa, którą jakiś czas temu znalazłem sobie na live'ie. Wspomniałem wam o tym w jednym z odcinków. No w końcu mogę wam to na odcinku zaprezentować, mimo że przypadkiem znalazłem. To, że faktycznie naprawdę blisko, bo to zobaczcie jakie kordy są. 2700 na, można powiedzieć, że 0Z. Znajduje się ta wyspa, więc, znaczy wyspa, powiedzmy biom grzybowy, więc będę mógł sobie kiedyś, jak będę chciał, wziąć stąd grzybnie i oczywiście grzybowe krowy, głównie dla ozdoby, bo nie będę raczej z nich korzystał w celu pozyskiwania zupek, ale w mojej kopule takie osobniki będą jak najbardziej mile widziane. Tutaj mamy jakąś, widzę, ruinę, ale nie o to mi chodzi, ja potrzebuję świątyni. Mam oczywiście koordynaty tej świątyni, do której lecę, ale śmiesznie bym znalazł jeszcze jakąś inną. Tu statek gdzieś dojrzałem, jest. To też sobie od razu zajrzę. Ciach, ciach, ciach. Może jakieś tu będą, powiedzmy, diamenciki. No, szmaragdy. No i przy okazji odrobinkę żelaza. Spoko. Zejdźmy sobie tutaj. Tutaj mamy nic oczywiście, Blast Protection. Kurczę, wypijemy sobie tę zupkę. Jestem mega ciekaw, jaki efekt mi da. Pewnie tutaj będzie mapa skarbu, co? A jeżeli jest, a na pewno będzie dokładnie, to pokażę wam pewien tip, który jakiś czas temu odkryłem. Polećmy sobie do tej mapy skarbu, tylko zobaczcie, jestem na północy, czyli muszę lecieć w tym kierunku do tej mapy. Ostatnio troszeczkę, to też było na live, rozkminiałem, jak najlepiej rozpoznać, w jakim miejscu znajduje się od razu skrzynka, żeby nie rozkopywać wszystkiego, że tak powiem, dookoła, tylko mniej więcej od razu móc trafić. Często mi się to sprawdza, chociaż tutaj też dużo szczęścia potrzebujemy, ale fajnie wygląda biom grzybowy na mapach. Już zapomniałem o Snapcrafta 2. Gdzie będzie ten X? Tutaj na plaży. Zależy od szczęścia, od którego, że tak powiem, znajduje się skrzynka, ale... Pozwólcie, czekajcie, czekajcie, troszeczkę za daleko poleciałem. Już przechodzę do sedna. Kurde, to będzie gdzieś tu. Tak? Tak jest. Patrzcie, musimy stanąć sobie przy X-ie. Powiedzmy, że od północy będę chciał, bo najczęściej właśnie zaobserwowałem, że od północy za pierwszym razem się trafia skrzynkę. Musimy stanąć właśnie mniej więcej w ten sposób, żebyśmy jako znacznik byli widoczni na mapie. I kiedy musimy właśnie kierować się powiedzmy do środka tego X-a, nasza postać musi delikatnie wystawać, że tak powiem, pikselami z tego X-a. Czyli coś takiego, o. I najprawdopodobniej, czekajcie, tutaj... Może nie. O! Najprawdopodobniej właśnie tutaj pode mną może być skrzynka. Jeżeli oczywiście jest to ta teoria, że to jest od północy, ale w tym przypadku nie. Czyli możemy sprawdzić sobie to od innego kierunku. Powiedzmy na przykład tego. Ciach, ciach, nie, bardziej w tym kierunku. O! I tutaj powinna być teraz skrzynka. Też nie. Cholera, i to jest właśnie ta kwestia farta. Ale kiedy wystają nam tak w piksele, jak widzicie w tym momencie, to naprawdę... O, 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 widzicie? Za pierwszym razem, tylko że za trzecim. Ale wiecie, o co chodzi. Od tej strony, czyli muszę patrzeć na północ. No tak. Chyba o to mi chodziło. Kurczę, nie, że od północnej strony, tylko że na północ muszę się patrzeć. Tak, dokładnie. I wtedy niemalże za pierwszym razem możecie trafić na skrzynkę. Ale ta teoria z tym, że dwa piksele mi wystają... Przynajmniej coś takiego, o, zobaczcie, ewentualnie jesteśmy niemalże w X-ie, chociaż przy tych dwóch pikselach częściej się zdarzało, że od razu trafiałem, to faktycznie to działa. Przy okazji wezmę sobie tutaj te kryształy, bo i tak ich trochę z Guardianów dzisiaj zdobędę. Dobra, wypijmy sobie miksturkę tajemniczą, ciekawe jaki efekt dostanę. O, proszę. Chyba to był efekt regeneracji, nie zdążyłem nawet spojrzeć, bo koordynaty na F3 mi ikonkę zasłoniły. Dobra. Lecę w dobrym kierunku? No nie za bardzo, bardziej w tym kierunku powinienem lecieć i delikatnie tu w lewo. No spoko, damy radę. Dalej się rozglądamy tutaj za jakimiś może podwodnymi świątyniami, to są te ruiny, czyli wróciliśmy do punktu wyjścia, ale jesteśmy bogatsi o serce oceanu i 10, nie, trochę mniej szmaragdów. Na ogół nie mamy 10 szmaragdów, 12 złota, jest grubiutko. W tym statku byłem, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, rozglądamy się, rozglądamy, może gdzieś tu kolejna świątynia będzie, to będę miał dwie do odwiedzenia, byłoby świetnie. I przyznam się szczerze, o tu też są ruiny, przyznam się szczerze, jeszcze nigdy w Minecraft nie budowałem farmy Guardianów, tu też mamy wrak. Ale teraz o, 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 czy to jest ta? Tak, to jest ta, to jest właśnie ta, do której, że tak powiem, chciałem przylecieć. Dobra, znaleźliśmy. Orzesz w mordę, kurde, nie mam wiaderek z mlekiem, ale dobra, czekajcie, ile mam żelaza? 18 sztuk, jestem uratowany!
Kurde, ja zapomniałem o mleku, przecież tam jest Elder Guardian, który nadaje efekt spowolnionego kopania. Dobra, jesteśmy uratowani. To ja sobie gdzieś tutaj poszukam kawałka krowy i sobie ją wydoję. To kolejny wrak statku, śmiesznie. Ale mi teraz zależy na lądzie i oczywiście krowach, i to nie grzybowych. Dobra, gdzieś tutaj polecę sobie, powinien być jakiś ląd. Z nadzieją na krowy. Wracając, jeszcze nigdy nie budowałem u siebie na survivalu farmy guardianów, bo powiem wam szczerze, jakoś nigdy specjalnie tego nie potrzebowałem, bo bloki pryzmarynu mi się średnio zawsze podobały. No, latarnie morskie są ładne. Okej, dlatego bym mógł wybudować, ale czy na tym sezonie będę potrzebował tego sporo? Przyznam się szczerze, że bardziej chcę iść w glowstone tutaj niż w latarni morskie, dlatego też myślę, że sobie z 2-3 max takie, powiedzmy, świątynie rozkopię. No i wówczas właśnie z tych surowców, jakie z tego zdobędę, będę mógł sobie korzystać właśnie na, powiedzmy, te moje małe potrzeby. Ale może kiedyś przyjdzie czas, że zrobimy bazę na przykład podwodną albo w taką typową w wodzie. I wtedy byśmy zrobili taką farmę właśnie guardianów, bo bym sobie zrobił tę bazę między innymi w miejscu, w którym znajduje się taka... taka podwodna świątynia. Dobra, czekajcie, pytanie za 100 punktów, bo przyznam się szczerze, tutaj nie jestem pewien. Są takie oczywiście czasem kwestie, które są teoretycznie proste, ale czasem się zastanawia, czy czasem to tak nie działa. A mianowicie, ja mogę wydoić grzybową krowę? Kurczę, powiem wam szczerze, teraz nie jestem tego pewien. Wiem, że na pewno mogę oczywiście miską, ale czy mogę do wiaderka mleka nabrać? Chyba powinienem móc, ale już nie pamiętam, już tak dawno nie mieszkałem na biomie grzybowym, że nie pamiętam tego. Ale mam dziwne wrażenie, że to faktycznie działa. Tak jest, dobra. Wolałem się upewnić oczywiście. Dobra, to sobie jeszcze zrobimy z tego 5 wiaderek. Ciach, ciach, ciach. Bo tego potrzebuję naprawdę od zapierniczenia. Tutaj sobie pozwólcie, że zrobię to w ten sposób. Tak ładnie, powiedzmy, poustawiam. Ciach, ciach. No i śmigamy teraz prosto oczywiście do... świątyni. Pierwsze co zrobię, jak wbiję do niej, to zabijam Elder Guardiana. Mniej więcej wiem, w jakich miejscach on się znajduje. Więc pierwsze co, to się przekopię i od razu wbita do niego i go zabijemy. Dobra, tu jest, tu są te ruiny, fajnie wyglądają podświetlone. Tu jest statek, czyli gdzieś tutaj będzie ta świątynia, z tego co pamiętam. Jest! Dobra, od razu się wbijamy, ludziska. Nie ma pierniczenia się. Ciach, ciach, ciach. No siemanko. Ja tu znowu z miecza zamiast z trójzębem, nie? Wylecieć na niego. Kolejne Elder Guardiany sobie pokonamy przy pomocy trójzębu. Spróbuję teraz tu się przedostać, nim jeszcze mnie zaatakuje tym efektem spowolnionego kopania. O, zdążyłem! Najważniejsze. Chociaż kurde, na 4 strzały! Rąbaniutki ten trójząb jest! Ale super! Dobra, ja się najem. Gdzie jest druga gąbka? Tutaj. Szkoda, że nie można farmić Elder Guardianów. W ogóle Elder Guardian jest uważany za takiego trochę, powiedzmy, małego moba, nie? W sensie, małego moba, małego bossa. Ja pierniczę, ja wiecie co? Powiem wam szczerze, jednej rzeczy tak trochę chyba nie przemyślałem dzisiaj. A mianowicie... nie mam miksturki Night Vision, która byłaby dzisiaj dla mnie tutaj mega przydatna. Ale dobra, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Yeah, mamy gąbki. Przyznam się, że malutkie pomieszczanko, ale dobra, najważniejsze, że są. Najważniejsze, że są. Chciałbym na tym świecie mieć chociaż ze 300 takich gąbek. Ja pierniczę, ale ten trójząb jest mocny. Szkoda, że jak wyrzucę go z drugiej łapki, to on nie wraca do niej. Tylko wraca do głównej, ale okej. Nie można mieć wszystkiego. Dobra, spróbujemy jeszcze znaleźć trzeciego Elder Guardiana, tylko że w sumie niepotrzebnie tu przyleciałem. Spróbuję się cofnąć. Wtedy polecimy właśnie do miejsca, gdzie on się znajduje. Kurczę. Nie, to jest to samo pomieszczenie. Nie, no już się przestraszyłem i ja pierniczę. Człowiek sobie nadzieję robi. A się wraca do punktu wyjścia. To czekajcie, to było tutaj? Tak? Tak jest, dobra. Już wiem, gdzie jesteśmy. Proszę mnie nie bić. Nie życzę sobie tego. Muszę to jakoś obkrążyć chyba. Kurczę, mam nadzieję, że wy cokolwiek tu będziecie widzieli, ludziska. Jeżeli nie, to przepraszam was bardzo. No nie, zapomniałem. O tak podstawowej rzeczy jak mleko i oczywiście miksturkę widzenia w ciemności, ale to jest typowe. To jest typowo. O najważniejszych rzeczach się przypomina w momencie, kiedy są one potrzebne. A ja wiedziałem, że czegoś zapomnę, ale że aż dwóch rzeczy to nie spodziewałbym się. Dobra. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. I widzicie, przy pomocy tylko i wyłącznie jednego wiaderka z mlekiem, chociaż wziąłem sobie na zapas więcej, ale przy pomocy jednego udało się
wszystkie trzy guardiany, w sensie Elder Guardiany, zgładzić. Ale ładnie giną. Gdzie tu jeszcze jest jeden? Nie ma. Dobra. To ja sobie na spokojnie wydobędę te latarnie morskie, które są prześliczne. Ale i tak nie tak bardzo potrzebne w tym sezonie, jak na przykład potrzebowałem ich trochę w poprzednim. Mimo że i tak nie robiłem farmy guardianów, to sobie radziłem z ich pozyskaniem właśnie w tradycyjny sposób, czyli rozkopując. Kurczę, tak trochę tlenu mi brakuje. Mam jakieś drewno? Nie bym mógł sobie drzwi robić, ale w sumie mam aqua affinity, respiration i tak dalej, więc sobie myślę jakoś poradzę. Jeszcze tutaj sobie wydobędę? Ciach. Ciach. No patrz, jak jestem najedzony, to w ogóle obrażeń nie dostanę. No, tutaj pół serduszka, ale zaraz się zregeneruje, jak się najem. Nawet nie musiałem się najeść. Super. No i dobra, jeszcze tutaj oczywiście. Ciach, ciach, ciach. I tu wydobędę. Kurde, genialnie. W ogóle czekajcie. Advancement. Ile mam zabitych mobów? Ło, jeszcze jednego moba mi brakuje do zabicia. I najprawdopodobniej jest to Stray. No, będzie trzeba niedługo Straya sobie ubić. I dostaniemy bardzo ważny advancement. Ciach, ciach. A jeżeli chodzi o moby, co ja gadam, biomy. Moby, patrzyłem. Biomy będą tutaj. 37 na 42. Gdzie ja mogłem nie być? Mesa. Mesa jest na pewno. I to chyba nawet aż dwa albo trzy warianty Messy są. Nie spotkałem jeszcze na tym świecie. O kurde, dobra, to jest dobre pytanie. Messy na pewno, ale no, wątpię, żeby było aż 5 wariantów Messy. Jeszcze jakieś inne biomy muszą być. Kurde, w statystykach by mogło być napisane, na jakich biomach nie byłem. To byłoby akurat już mega ułatwione. Dobra, zbierzmy jeszcze sobie tutaj odrobinkę tego. Pamiętacie ludziska? Nie wiem, czy jeszcze mnie oglądaliście wtedy, podejrzewam, że nie, bo to wtedy Snapcraft jeszcze przed rebootem robił naprawdę malutkie wyświetlenia. O jedno, jak to się opłaca. Bić po prostu moby tak jak mieczem. Wracając, jeżeli ktoś oglądał jeszcze Snapcrafta przed rebootem, to czy pamiętacie, napiszcie koniecznie w komentarzu, jak osuszyłem kiedyś całą tę świątynię? Przekopałem, osuszyłem, świetnie się to prezentowało. Tylko nie pamiętam po co, to już kurde z 3 lata będą, jak nie lepiej. Ale tak, było coś takiego, może tutaj osuszymy znowu. Ale to raczej do farmy by trzeba było zrobić. Nie wiem, w sumie czy aż tak bardzo mi na farmie guardianów zależy, no nie wiem. Dajcie znać może, do czego mogłabym się ona przydać. A ja sobie wydobędę tutaj skarby. Kurde, pamiętam jak wyszły pierwsze snapshoty do 1.8, ja oczywiście je nagrywałem. Chyba nawet to w przeglądzie powiedziałem, że prawdopodobnie w tym pomieszczeniu nie zawsze będą pojawiały się bloki złota, tylko po prostu różne minerały, czyli mogą być pewnie bloki żelaza, bloki szmaragdu, bloki diamentów może czasem, no i bloki złota i tak dalej. Wtedy tak myślałem, bo nie doczytałem changelogu, że tutaj są zawsze tylko bloki złota i nawet chyba powiedziałem na przeglądzie, że no ja akurat mam pecha, bo któryś raz z rzędu spotkałem bloki złota, ale prawdopodobnie tutaj pojawiają się inne minerały. Otóż nie pojawiają się. Co jest w sumie trochę smutne. Fajnie by było, jakbyśmy mieli czasem, no nie wiem, chociażby 5% szans, że tutaj będą bloki diamentów. 1% szans w sumie, że nie wiem, 1 na 50 świątyń ma takie skarby zamiast bloków złota, to bloki diamentów. To byłoby kurde świetne, no ale mamy to co mamy. W sumie w leśnej posiadłości znajduje się jeden blok diamentu czasem więcej, bo są one ukryte na przykład w tym beaconie. Takim, że tak powiem, ja tak przynajmniej go nazywam, taki lawowy beacon. Pokazywałem wam w odcinku rzadkich rzeczy. No a tutaj byśmy mieli mieć 8 aż, albo chociaż mieszanka, no nie wiem, powiedzmy dwa bloki diamentowe, dwa bloki żelazne, dwa bloki złota i dwa bloki szmaragdu. To też byłoby spoko. No ale mamy tylko i wyłącznie bloki złota, które przydadzą się raczej tylko na jabłka albo marchewki. Kurczę, sporo tych tutaj latarni świecących. Jeszcze tutaj mamy sporo, chociaż ja będę chciał za chwilkę jeszcze pozbierać odrobinę gąbek. Gąbki mi się mega przydadzą. Dobra, się najem, bo znowu mi tutaj troszkę jakby obrażenia są zadawane, ale dobra, nic nie szkodzi. Chodźmy tutaj, ciach, ciach, zróbmy to. I zbierzmy jeszcze tego. Ile będzie już, nie wiem, z 40 sztuk? Wow, ponad stack! Ale to szybko idzie, nice! Kurde, powiedzcie ludziska też w komentarzach, czy ja was nie zanudziłem teraz tym kopaniem. Jeżeli jeszcze żyjecie i was nie zanudziłem, napiszcie słowo, nie wiem... Latarnia niech będzie. Słowo latarnia, nawet możecie z hashtagiem. Będzie bardziej się to wyróżniało, będę wiedział, że... Kurde, kurde! Uciekać! Wow, dobra, żyjemy. Będę wiedział, że oglądacie to cały czas, że nie zanudziłem was do tej pory tym.
Dobra, wskoczmy sobie do miejsca, gdzie najczęściej znajdują się gąbki, czyli to jest głównie tutaj. Tutaj lubią być gąbki i w tych, że tak powiem, tutaj sąsiadujących ze sobą pomieszczonkach. I kolejne tutaj mamy też latarnie, ciach. Czemu ja nie założyłem sobie klaty? I tak nie używam tutaj elektryny. A widzicie, Polak mądry po szkodzie. Widać, że jestem typowym Polakiem. Dobra, zbierzmy jeszcze sobie tutaj to. I muszę odnaleźć tam to pomieszczonko z gąbkami. O, właśnie w takich miejscach lubią one być. Kurczę, strasznie teraz żałuję, że nie mam tego mikstury widzenia w ciemności. Dobra, tutaj chyba nie ma. Dobra, spróbujmy teraz tu. Tutaj nie ma i tutaj też nie ma, bo po co? Dobra, gdzie mogą być te gąbki? Sprawdźmy na przykład tutaj. Tu kolejne mam oczywiście bloki latarni, więc też mega spoko. Ciach, ciach. I tutaj ciach. Chociaż powiem wam szczerze, musiałbym gdzieś raczej świątynię znaleźć bliżej spawnu, ewentualnie tej bazy, w której sobie będę mieszkał. Bo to teraz jak jestem 3000 kratek na... To chyba tutaj, tak? Nie. Na minus 800, no to jest daleko. Nawet jakbym miał zrobić farmę, to wolałbym lokalnie raczej. Dam radę tutaj przepłynąć? Tam. Kurde, znowu ciemno. Przepraszam was, ludziska. No mój błąd. Mogę zrobić sobie mikstur widzenia w ciemności. Dobra, coś tak średnio tutaj akurat mamy z tymi gąbkami. To chodźmy na przykład tutaj. Spróbujmy swojego szczęścia. O, widno jest. Właściwie to jasno nie widno. Tutaj nic. Okej, spokojnie, spokojnie. No, po cichutku. Zaraz to zlokalizujemy. Albo i nie. Ja pierdziu. Ty, no bez jaj, niby ta twierdza jest malutka, znaczy świątynia, ale w niej tak łatwo zabłądzić. Tutaj muszę akurat ładnie się ukłonić deweloperom Minecrafta, że ładnie zaprojektowali te tutaj te świątynie. Jak się rozkopie, to jest malutka, ale jak się tak po tym pływa, to kurczę, mam wrażenie, że już milion razy tu byłem, a okazuje się, że nie. Że to jest cały czas nieodkryte miejsce. Tu jeszcze mam mnóstwo latarni. Ale dobra, tym to akurat już nie będę się zajmował, ewentualnie się to sobie rozkopię. Koniecznie chcę znaleźć te gąbki. Kurde. Tutaj może? Czekajcie. Są! No dobra. Teraz jeszcze pytanie za milion punktów, czy to jest jedyne pomieszczonko z gąbkami, czy też nie. Dobra, ciach, ciach, ciach. Kurczę, jestem mega ciekaw, jak dużo albo jak niedużo tych komentarzy latarnia będzie. No ja liczę, że będzie ich jak najwięcej, że jednak... Tego typu czynności was jakoś specjalnie nie zanudzają, chociaż raczej nastawię się na najgorsze. No ale zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będę pozytywnie zaskoczony. Dobra. Wow. Myślę, że tu chyba nawet 20 sztuk nie będzie. Gdzie tam? Może 15 gąbek? Oj, będzie trzeba jeszcze kilka takich świątyń odwiedzić, bo wątpię, żeby choćby jeszcze w tej było jedno pomieszczonko z gąbkami. Kurczę, powiem szczerze, nawet spoko rozwiązali te zdobywanie gąbek w Minecraft, ale to jest akurat na tyle przydatny czasem blok w dużej ilości, że powinno być to możliwe, no nie wiem, chociażby do farmienia, że tutaj możemy znaleźć, ale że można byłoby na przykład sobie wyfarmić to w rafach koralowych, bo z tego co wiem, gąbki w takich rafach się znajdują. Akurat nie jestem pasjonatem tego tematu i specjalnie mówię, nie mówię tutaj jako profesjonalista, no bo nie wiem. Ale tak mi się wydaje, że w rafach koralowych normalnie gąbki by mogły występować, się pojawiać. Dobra. Tak, tu chyba niestety pomieszczonek z gąbkami za bardzo mieć nie będziemy. A tu jest strasznie ciemno niestety znowu. Cholera, jasne. Dobra, ja się najem, jak jakiś guardian mnie dorwie, to mogę się tutaj rozsypać. Dobra, to jest tutaj początek, okej. W środku jest ciemno, nic nie widzicie. Pewnie w komentarzach na mnie krzyczycie, że nic nie widać. Ale ja to wiem, domyślam się. No niestety podwodnych pochodni w Minecraft nie mamy. Znaczy, podobno miały być. Taki youtuber w Polsce nagrał o tym, że zostały dodane podwodne pochodnie. A oczywiście podwodne pochodnie to nie były, tylko to były sipikle. Co jest? A, no tak, widzicie, to jest rutyna. Nie mam przecież elytry. Uciekać. Dobra, jest okej. Jeszcze sobie tu na spokojnie będę chciał rozkopać te latarnie, które znajdują się, że tak powiem, na zewnątrz tej twierdzy, ale to już raczej samemu nie będę was zanudzał. Zatem moi kochani, ja wam niesamowicie szczerze dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, łapka w górę. Jeżeli będzie ich dużo, wkrótce pojawi się pewnie kolejny odcinek, a być może znowu spróbujemy maratonu. Dzięki wam wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!